Witajcie, dzisiaj proponuję krótki kurs nauki pisania na klawiaturze komputerowej 10 palcami, metodą oczywiście bezwzrokową. Zakładam, że na komputerze mamy zainstalowany i odpowiednio skonfigurowany czytnik ekranu NVDA oraz odpowiednio przygotowaną klawiaturę. Jeżeli nie, odsyłam Was do moich 3 filmików na ten temat. Linki do nich znajdziecie w opisie pod dzisiejszym odcinkiem. Zaczynamy. Włączamy tryb pomocy klawiatury skrótem klawiszowym Caps Lock plus 1. Pomoc klawiatury włączone. W trzecim rzędzie od dołu odnajdujemy 2 klawisze F i J. Na każdym z nich naklejony jest wypukły punkt. F, J. Teraz pokażę, w jaki sposób ułożyć palce obu rąk na klawiaturze komputerowej. Zaczynamy od ręki lewej. Palec wskazujący kładziemy na klawiszu F. F. Pozostałe 3 palce kładziemy odpowiednio na lewo od F. Czyli palec środkowy na klawiszu D. D. Palec serdeczny na klawiszu S. S. I palec mały na klawiszu A. A. Poćwiczmy teraz, przyciskając po kolei klawisze od F do A i od A do F. F. D. S. A. A, S, D, F. Teraz, nie zdejmując lewej ręki z klawiatury, zajmiemy się ręką prawą. Palec wskazujący prawej ręki kładziemy na klawiszu J. J. Pozostałe 3 palce układamy odpowiednio na prawo od J, czyli palec środkowy na klawiszu K, K. Palec serdeczny na klawiszu L, L. I palec mały na klawiszu średnik. Średnik. No i znowu poćwiczmy, wciskając kolejno klawisze od J do średnik i od średnik do J. J, K, L, średnik, średnik, L, K, J. Oba kciuki służą do przyciskania spacji. Mamy już obie ręce ułożone na klawiaturze. Co z pozostałymi klawiszami? Jeżeli będziemy musieli nacisnąć jakąś literkę z górnego lub dolnego rzędu, odrywamy na chwilę odpowiedni palec, wciskamy tą literkę i natychmiast palec wraca z powrotem na swoje miejsce na środkowy rząd. Zademonstruję to na przykładzie. Weźmy palec serdeczny prawej ręki. Palec ten wciska na środkowym rzędzie klawisz L. L. Ale jeżeli będziemy chcieli wcisnąć klawisz O, ten klawisz znajduje się nad klawiszem z literką L. Odrywamy na chwilę palec serdeczny, przenosimy go do góry, wciskamy O, O. I palec wraca z powrotem na swoje miejsce, na środkowy rząd. Jeszcze raz, wciskam O, O. I już jestem na środkowym rzędzie. Myślę, że nie będziecie mieli problemów z dopasowaniem odpowiednich palców do odpowiednich klawiszy. Nie wykręcajmy palców i rąk w nienaturalny sposób. Ćwiczenia w pisaniu zaczynamy od środkowego rzędu. Teraz podam kilka wyrazów składających się z liter znajdujących się w środkowym rzędzie. Będą to lala, L-A-L-A, lalka, L-A-L-K-A, kalka, K-A-L-K-A, las, L-A-S, sala, S-A-L-A, gala, J-A-L-A, fala, F-A-L-A. Każdy wyraz powtarzajcie wielokrotnie, zwiększając stopniowo szybkość pisania. Następnie dodajemy litery z górnego i dolnego rzędu. Spróbujcie teraz napisać swoje imię. Powtórzcie je kilka razy. F-W-A, F-W-A. Wymyślajcie kolejne wyrazy. A teraz napiszcie proste zdanie. Ja zaczynałam od zdania to jest dom. T-O, to stacja, J-E-S-T, jest stacja, T-O-M, dom, kropka. Najpierw nauczyłam się pisać wyraz to. T-O, 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 T-O.
Następnie wyraz jest. J-R-S-P-R, 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 J-R-S-P-R. No i na końcu dom. R-O-M, R-O-M, R-O-M. No i wreszcie napisałam całe zdanie. R-O, odstęp, J-R-S-P-R, odstęp, R-O-M. Powtarzałam je tyle razy, aż nie musiałam już zastanawiać się, którym palcem przycisnąć który klawisz. Co należy zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Że palce lewej i prawej ręki leżą zawsze na środkowym rzędzie. I to w ten sposób, że palec wskazujący lewej ręki leży na klawiszu F, a palec wskazujący prawej ręki leży na klawiszu J. Ważna jest konsekwencja, aby każdy palec przyciskał zawsze te same klawisze. Najważniejsze są ćwiczenia. Ćwiczymy pisanie całych wyrazów. Najpierw krótkich, potem coraz dłuższych. Każdy wyraz powtarzamy kilka, a nawet kilkanaście razy. Po pewnym czasie zauważymy, że palce same trafiają w odpowiednie klawisze. Przy dłuższej pracy z komputerem pamiętajmy, aby klawiatura znajdowała się poniżej poziomu łokci. Łokcie mamy lekko skierowane na zewnątrz, a nadgarstki oparte i prawie nieruchome. Ponieważ nie musimy nachylać się nad ekranem komputera, zadbajmy o właściwą pozycję zarówno rąk, jak i kręgosłupa. Spędzając czas przy komputerze, musimy czuć się komfortowo. Jeżeli będziecie stosować się ściśle do wszystkich moich powyższych instrukcji, to gwarantuję, że szybko staniecie się mistrzami klawiatury. W razie jakichś problemów, kontakt do mnie znajdziecie w opisie pod filmikiem. Dziękuję, trzymajcie się, cześć!